Czcigodni bracia kapłani, szanowni przedstawiciele poczt sztandarowych, drodzy bracia i siostry. Przecież Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, żywy, prawdziwy, nieustannie obecny w tabernakulum. A jednak dzisiaj w jakiś sposób chcemy do tej prawdy o Bożej obecności, o tym zainteresowaniu Pana Jezusa, który nas kocha, dotrzeć przez przyjęcie tego symbolu Jego miłości, tego obrazu. Bo serce Jezusa to jest właśnie symbol bardzo bogaty, pulsujący tą prawdą o tym, kim jest Bóg. Jest miłością, tak święty Jan Ewangelista go określił. Bóg jest miłością. Cały proces stworzenia to jest podzielenie się swoim istnieniem z nami. Powołał nas do istnienia, ba, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. My w sobie nosimy Jego, Jego samego, Jego obraz. Jesteśmy do Niego podobni. On chce, żebyśmy byli tożsamością zjednoczeni z Nim, żebyśmy promieniowali tym podobieństwem. Będziemy promieniować przez naszą miłość. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz, że człowiek piękno swego życia, swego człowieczeństwa, owszem, realizuje przez czyny, przez prawdę, przez dokonania, które realizuje przez całe swoje życie, ale wszystko jest oparte także o tym, czy to jest autentyczne, czy prawdziwe. A największym egzaminem naszego człowieczeństwa, piękna naszej miłości, naszego człowieczeństwa jest miłość. Miłość prawdziwa, czysta, bezinteresowna, stała. To nas upodabnia do Boga samego. To jest to podobieństwo, które On chce z nas wydobywać przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, przez to, że obmywa nas z grzechów nieustannie. Myślę, że to jest wielka szansa dzisiaj dla naszej parafii, dla każdej parafii, żeby, bo to jest dzień łaski, to jest właśnie czas szczególnej łaski, ale i nadziei, Pana Jezusa nadziei. Tak, Pana Jezusa, nadziei, że w tej naszej wspólnocie otworzymy się na tę Jego wolę, na tę Jego miłość, że odpowiemy, że spróbujemy zrozumieć naszą misję, nasze zadanie. Niekiedy bywa tak, że może powiemy, no cóż to tam, no, my tu w tej małej wiosce, małej parafii, Pana Boga nie ma rzeczy małych, On stał się mały, On stał się ubogim, ostatnim z ludzi. Nie było miejsca dla Niego, żeby się urodził nie tylko w pałacu, ale w gospodzie, w jakimś domu. A trzeba zwrócić uwagę, że zarówno Maryja, jak i Józef szli do Betlejem, gdzie mieli kuzynów, krewnych, bo stamtąd pochodził ród Dawida. Tam mieli swoje... Nie było miejsca. Urodził się właśnie w stajni. To jest dla nas wielkie, wielkie wskazanie, że Bóg, niezależnie od tego, jaka jest nasza zewnętrzna pozycja, ufa nam i oczekuje od nas na coś więcej, na to, że pomożemy Mu zrealizować Jego wielki plan miłości. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że Pan Jezus siebie określił, że jest drogą, prawdą i życiem, ale właśnie to piękno Jego osobowości zrealizujemy w posłuszeństwie, w wypełnianiu Jego świętej woli. Myślę, że warto dzisiaj, żebyśmy spojrzeli na tę prawdę o nas, jaka ona jest. Nie bójmy się prawdy o sobie. Te prawdy o sobie, nawet gdyby była najtrudniejsza i najbardziej przykra, pomożemy zrównoważyć prawdę o miłości Boga do nas. Taki, jaki jestem w tym momencie.
mogę liczyć na pomoc Bożą i taki jestem, jestem nadzieją Boga, że się przemienię, jeśli coś jest we mnie niewłaściwego, że Mu zaufam, że powstanę i pójdę i poproszę i pokłonię się, upokorzę się przed Bogiem i wrócę inny. To jest ta wielka nadzieja, która z każdego naszego serca powinna wypłynąć. W czasie powitania ksiądz proboszcz przyniósł te nadzieje całej parafii. Bardzo zwięzłe, ale intensywne to zaufanie do tego, że coś się wydarzy. Może nie będziemy widzieli zewnętrznie, ale coś się wydarzy, że ta łaska przemoże, że zbawienie dotknie niejednego człowieka, że może szczególna łaska, której się nie spodziewa, wymodlona tu będzie. Piękne pozdrowienie i nadzieja mężczyzny, ojców. Dzisiaj rodzina dzisiaj to przecież wielka, wielka sprawa. I zaufanie, czyli misja ojca i misja matki, misja rodziny. To jest właśnie wielka droga, na którą wejdziemy albo dotrzemy do zrealizowania piękna naszego człowieczeństwa, naszych zadań, albo będzie nam bardzo trudna, może się nawet nie udać. Jest taki bardzo wymowny przykład ludzi, którzy bardzo troszczyli się o rodzinę. Znany jest fakt, że święty Jan Paweł II zakładał instytuty, tworzył grupy ludzi, także i w Rzymie, żeby prawdę poznawali ludzie o godności, możliwościach, o szansach, jakie człowiek wynosi dzięki rodzinie. Powołał właśnie ten wyższy instytut takiej kultury ze stopniami naukowymi. Tam rektorem jego potem został ksiądz Kafara, późniejszy kardynał. Ale ten kryzys dzisiaj uderza w rodzinę. Dzisiaj proszę zobaczyć, że dzisiaj ta rodzina się chwieje. Dzisiaj jest atak na rodzinę. My cenimy, jak się pyta w statystykach, socjologowie pytają, przeprowadzają ankiety, to na pierwszym miejscu młodzi ludzie, dzieci, młodzi stawiają rodzinę. A dzisiaj proszę zobaczyć, jest atak. Chcą rozwodnić tę więź rodzinną i te rozwody są, ta nietrwałość rodziny dzisiaj jest klęską. Jest chorobą wielką naszych czasów. Trzeba się przed tym bronić. Myślę, że to bardzo ważna rzecz. Ale właśnie ten kardynał Kafara, szef tego instytutu papieskiego, napisał do siostry Łucji, jeszcze kiedy żyła, co ona sądzi właśnie o tych czasach. Ona rozmawiała z Matką Bożą. Wiemy, że nie tylko w Fatimie jako dziecku się Matka Najświętsza jej pokazywała, ale i później wielokrotnie po śmierci dopiero z tych notatek wiemy, że ten kontakt Matki Bożej z Łucją i Łucji z nią trwa. I Łucja odpowiedziała, że ktokolwiek pracuje dziś na rzecz świętości małżeństwa i rodziny, zawsze będzie zwalczany i będzie doświadczał wszelkich przeciwności. Ktoś pracuje. Chrystus nie pozbawił wolnej woli, nawet szatana nie przekreślił. Szatan pracuje, on wie, uderza w te czułe punkty natury. Ja myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy widzieli, że to nie jest przypadek, że dzisiaj próbuje się nam wmówić, że nowoczesna rodzina to jedno dziecko, albo jeszcze kolejne dziecko to lęk przed dzieckiem i że postęp, że nowoczesność to zabić dziecko, aborcję wprowadzić. Widzimy te ministry, te panie ministry, bo tak się dzisiaj każą nazywać, walczą o to jako ideał, żeby wprowadzić swawolę moralną, żeby wprowadzić swawolę moralną, zabić niewinnego człowieka. To jest dramat. To przecież jest to niewinnego człowieka, który ma się narodzić, albo niewinnego człowieka starca, który nie,
nieprzydatny, jest nieprodukcyjny, trzeba mu pomagać w życiu, leczyć, no to co? No lepiej go się pozbyć, eutanazja. To jest następny krok i kraje postępowe, najwyższej cywilizacji europejskiej wprowadzają tę swawolę taką, że można zabić człowieka nawet bez jego woli eutanazji dokonać. I to prasa nas informuje o tym. Zobaczcie, jest to wielki zakręt. Zakręt dziejów. Tu macie napisane piękne przesłanie przy ołtarzu księdza kardynała Wyszyńskiego. Właśnie, że kto zechce uderzyć w naród czy w Polskę, ten będzie atakował najpierw Kościół, bo moralność, etyka to jest siła narodu. To jest siła narodów. Cywilizacja zachodnia wymiera. Wstydzą się ludzie. A z jednej strony być odważnymi świadkami Chrystusa i żyć według tego i zginą i odniosą stratę nie tylko, że naród wymrze, ale zbawienie stracimy, jeśli nie będziemy słuchać Pana Boga. To jest ważniejsze, to jest fundament naszej roztropności, naszej nadziei. Przed laty Pan Bóg wybrał sobie tego naszego kardynała Wojtyłę na papieża, ale on, ja go pamiętam jeszcze z lat, kiedy wrócił z Ameryki jako kardynał. Wtedy byłem wtedy studentem w Rzymie, jako student pamiętam, ksiądz kardynał wrócił i wtedy powtarzali wszyscy jego takie stwierdzenie, które do Polaków tam w Ameryce powiedział tuż przed przyjazdem do Europy, tuż przed powrotem. I to cała prasa pisała. Teraz po wielu latach, to przecież z 50 lat do tyłu, teraz przypominają to, co powiedział kardynał. W 1976 roku powiedział tak. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. On znał życie, obserwował, jeździł. Największa konfrontacja, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem. Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Kościół Polski w szczególności. To jest konfrontacja dobra ze złem, Pana Boga miłosiernego, kochającego z autorem kłamstwa i nienawiści. I dzisiaj jesteśmy świadkami w naszej ojczyźnie, jak się udało szatanowi podzielić nasz naród i widzimy nienawiść jednej partii do drugiej, podzielić, w ogóle manifestować brud na ulicach, przekreślać patriotyzm, oduczyć dzieci od wysiłku. Niech nie umieją pisać, czytać, niech nie wypełniają prac, bo to głupim narodem łatwiej rządzić. To nie jest Boże przykazanie. Pan Bóg chce nas mieć ludźmi światłymi, mądrymi, ktoś inny, wróg Pana Boga, nasz wróg rzeczywisty chce nas mieć rozłożonymi. To jest praktykowano to w historii Polski, a wszyscy z reguły, wszyscy zaborcy w czasach niewoli rozpijali nasz naród, żeby i myśmy w części ulegali temu i dzisiaj też część ulega, ale prawda i zwycięstwo będzie po stronie tych, którzy się będą opierać, którzy zrozumieją, że mają misję. Każdy z nas ma misję i ta misja to dla nas dzisiaj wymodlić Bożą łaskę, Boże miłosierdzie dla naszych najbliskich, ale też i realizowanie tego Bożego planu, który Pan Bóg ma wobec nas w naszej parafii przez te 24 godziny, żebyśmy próbowali odczytać i zastosować do siebie właśnie to wielkie przykazanie Bożej miłości. Słyszeliśmy te piękne i dobrze przygotowane czytania i widzimy pierwsze Ozeasz. Tam Pan Jezus, Bóg mówi, prorok, ustami proroka, przychodzę
nie przychodzę, żeby zatracać. Przychodzę, żeby ratować, pomóc, ożywić w Tobie to, czym możesz się przysporzyć dla Twoich najbliższych, czym możesz dać fundamenty życia na przyszłość i życia kiedyś po śmierci, zbawienia. Jest Bóg, mówi, jak ojciec dziecko małe, urodzone, dotyka policzkiem do policzka. To jest, chce Cię dotknąć, nas Pan Bóg chce dotknąć swoją łaską. Skorzystajmy przez modlitwę, przez czas poświęcony. To jest właśnie przeżycie tej bliskości z Bogiem. Święty Paweł zachęca nas w tym właśnie w tej lekturze. Poznać miłość Chrystusa, to jest zadanie. Poznać, to jest otworzyć serce na trudności, przezwyciężać. Dzięki nie samemu, ale w jedności z Nim. A Ewangelia pokazuje, że jest ktoś, kto nas umiłował do końca. Włócznią przebito bok Chrystusowi. Wypłynęła krew i woda, to symbol sakramentów. Te sakramenty są ciągle żywe w Kościele. Ta łaska pulsuje, właśnie ten kontakt mój z Bogiem jest bardzo ważną rzeczą. Od Niego tak bardzo wiele zależy. Niech więc to nasze dzisiejsze spotkanie, niech ten będzie odkryciem, że Panu Bogu, że nie tylko ja szukam Pana Boga, nie tylko ja Go chcę kochać, chcę być blisko Niego, chcę być zbawiony. On szuka mnie i Jemu zależy na mnie. Ode mnie, od mojej modlitwy zależy bardzo wiele. To jest Boża tajemnica, ale to jest Boże zaufanie. I zobaczcie przecież, kto by myślał, że tam gdzieś w Wadowicach po 500 latach urodzi się przyszły papież. W małej rodzinie, skromnej rodzinie. Rodzinie półsierocej, bo przecież matka umarła, jak miał kilka lat, ten mały Karol. Potem i ten ojciec, gdy on już poszedł, skończył liceum, poszedł na studia w pierwszym roku właściwie, w czasie wojny umarł mu ojciec. Sierota, no, mógł zginąć, mógł zagubić się. On ufał Panu Bogu. Kto by pomyślał, Pan Bóg wybierze sobie czas i okoliczność, żeby przyjść nam z pomocą, ale trzeba to serce nasze otwierać na ten kontakt z Panem Bogiem. I pamiętajmy, że prawdziwa miłość to jest miłość czysta, bezinteresowna, trwała. Miłość, która jest otwarciem się na pełnienie woli Bożej. To jest miłość prawdy i odwagi w wyznaniu, że jesteśmy słabi i grzeszni. To jest miłość, która nie chowa się w trudności, ale podejmuje gotowość przebaczenia temu, który nas zranił, czy któremu powinniśmy też przebaczyć, mimo że jemu może trudno się zdobyć na przyjęcie naszego przebaczenia, ale w sercu nie można chować tego, co rani nie tylko relacje nasze, ale nas samych w relacji do Pana Boga. Niech więc ten czas naszego spotkania z prawdą o sercu Jezusowym, otwartym dla każdego z nas, będzie odkryciem też możliwości nawiązania z Nim bliższego kontaktu. Amen.